Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Witam Państwa, Zbigniew Górniak, witam też mojego gościa. Jest nim dzisiaj pan Kazimierz Michał Ujazdowski, europoseł PiS z okręgu dolnośląsko-opolskiego, a także były minister kultury, o czym mówię nie bez kozery, a zaraz wyjaśnię. Dzień dobry panu. Dzień dobry wszystkim państwu. Proszę pana, przyjechał pan do Opola specjalnie na otwarcie Muzeum Polskiej Piosenki. Rozumiem, że wobec tego uważa je pan za ważne na mapie polskich muzeów. To oczywiste. Miałem okazję, a nawet przyjemność wielką być u podstaw narodzin tej idei, kiedy w 2007 roku udzieliłem wsparcia temu projektowi. I bardzo jako się minister cieszę, kultury. Jako minister kultury i bardzo się cieszę, że powiedziawszy A, mówimy teraz Z, tak? Nie wszystkie inicjatywy planowane nam wychodzą. A to jest taka dobrze rzecz pomyślana, zaplanowana i zrealizowana, z czego się bardzo cieszę i mam wielką nadzieję, że Opole skorzysta z tego wielkiego kapitału, jakim jest i dawna kultura muzyczna tej ziemi i rola miasta w historii współczesnej piosenki, która odegrała potężną rolę w polskiej kulturze, ucząc, bawiąc, dając radość i inspirując do niejednej dobrej rzeczy w latach 60., 70., a nawet w ciężkich polskich piosenek? Dzięki córce, tak? 14-letniej córce, która ma zamiłowania muzyczne i potrafi odnajdywać nawet te rzeczy, które umknęły mojej uwadze. Ale dzięki córce wracamy do piosenek Anny German, Marka Grechuty, do wykonań z lat 60. i 70. Wracamy całą rodziną, bo żyjemy w piątkę, tak? Rodzina, znaczy ja, moja żona i dwóch synów i córeczka, która jest najbardziej energiczna i najbardziej rozpala nasze zainteresowania muzyczne. Sama też gra na pianinie. A zatem nie jest to tylko taka kurtuazyjna, poselska wizyta na zasadzie, że warto czasem zajrzeć do okręgu, z którego się kandydowało. Z sukcesem zresztą. Pracować w okręgu trzeba. To nie jest dobry obyczaj, że posłowie pojawiają się wyłącznie w momencie wyborów. No ale cóż, nie można być ministrem kultury, nie mając serca do kultury. Ja nie byłem nigdy artystą, ale byłem zawsze, odkąd byłem świadomy jakby życia społecznego, tak, miłośnikiem kultury i to jest wybór serca. Tak. A Opole było, no, to nie jest dla nikogo zaskoczeniem, takim ważnym momentem w naszych biografiach, Opole jako festiwal. Opole jako festiwal. Te przeboje, które tutaj się rodziły. Pamiętam też rozmaite wizyty w Opolu, też ten festiwal opolski, który był poświęcony Markowi Grechucie i którego miałem okazję otwierać wraz z ówczesnym szefem telewizji publicznej Bronisławem Wilcztajnem, więc to jest taka 2006 to tak, dobra kontynuacja tego, co robiłem wcześniej. I no, bardzo dziękuję władzom miasta i poprzedniemu i obecnemu prezydentowi, który to podjął i zrealizował, który podjęli i zrealizowali. Piosenka piosenką, lokalność lokalnością, ale nie sposób nie skorzystać z okazji i nie spytać o wielką politykę. Hmm. Czy partia przestała się już na pana dąsać za pańskie zdanie odrębne w sprawie wszczęcia przez prokuraturę postępowania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? No tu jest różnica zdań, to nie jest kwestia dąsów. Ja w żadnym razie nie chcę tworzyć konfliktu z partią, ale w tej sprawie mówię niezależnym głosem, bo tak odczytuję interesy Rzeczypospolitej. Trzeba zrobić wszystko, żeby przezwyciężyć ten klincz i spór wokół Trybunału Konstytucyjnego.
i nie wycofuje swojego zdania. Postępowanie prokuratorskie tylko zaognia ten spór i jest bezpodstawne, dlatego że właściwie, żeby prokuratura prowadziła to postępowanie w sprawie domniemanych naruszeń, domniemanego przestępstwa popełnionego przez prezesa Rzeplińskiego, to musiałaby najpierw rozwiązać spór konstytucyjny, a ten można rozwiązać w politycznym dialogu, co akceptowali wszyscy, więc zmuszanie prokuratury do tego, by uwikłała się w spór konstytucyjny, jest bezpodstawne i bardzo szkodliwe, bo to, co trzeba robić, to raczej obniżać temperaturę sporu i szukać możliwości rozmowy, a nie zaogniać sytuację. A czy prezes Kaczyński rozmawiał już z panem na ten temat? Nie. Nie rozmawiał, ale traktuję tę rzecz zupełnie spokojnie. Ja nie prowadzę żadnej akcji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, która miałaby charakter konfliktowy, ale zastrzegam sobie prawo do niezależnego głosu w sprawie, która ma istotne znaczenie dla Rzeczypospolitej. Kiedy kończą się wakacje brukselskie? No, one właściwie już się skończyły, dlatego że od poniedziałku tego tygodnia ruszyły prace. Skończyły się wakacje w sensie ścisłym, a już w przyszłym tygodniu będą odbywać się komisje parlamentarne. W tygodniu po 10 będzie sesja plenarna w Strasburgu. Pytam dlatego, że chciałbym wiedzieć, jak polska grupa parlamentarna odniesie się do tej małej grupki osób, które znalazły się na wykradzionych przez rosyjskich hakerów listach George'a Sorosa. Trudno powiedzieć, czy to chodzi o tę listę posłów preferowanych, tak? Listę posłów preferowanych, pożytecznych, no to jest paputcików, tak powiedzmy. To nie jest kwestia formalnego odniesienia się Parlamentu Europejskiego. No nie parlamentu, raczej tylko polskiej grupy parlamentarnej. No, polskich no nie, jest to, nie jest to tytuł do... Czy o tym dyskutowali? To jest raczej kwestia oceny w mediach, oceny politycznej. No, to nie jest w żadnym razie tytuł do... Pan był dziennikarzem teraz, którym pan przez moment kiedyś był chyba. Publikował pan Raczej rzeczy. Nie dziennikarzem, ale publicystą. No jakby to... pan to ocenił jako publicysta? No krytycznie, dlatego że... Parlamentarzysta powinien być suwerenny wobec instytucji zewnętrznych i biznesowych, i takich, które no, mają ukonkretnione interesy. Nie powinien być rzecznikiem żadnego partykularnego interesu, żadnej pojedynczej instytucji bez względu na proweniencję ideową. No, pan Soros nie kryje tego, że on uprawia działalność biznesową, a także charytatywną po to, by oddziaływać na decyzje publiczne, a zatem zakłada, że ma wpływ na takich posłów, na takich parlamentarzystów, którzy realizują jego idee. No więc w przypadku Sejmu i Senatu to jednoznaczne jest zobowiązanie podejmowane w przysiędze poselskiej, w przysiędze składanej na początku obrad Senatu. To jest zobowiązanie do bycia suwerennym, do bycia niezależnym, tak, do wykonywania, stania na straży prawa i stania na straży interesu narodu, a nie żadnej poszczególnej grupy. I to samo dotyczy parlamentarzystów, członków Parlamentu Europejskiego, którzy powinni promować interes Polski i nawiązywać współpracę europejską, ale jako politycy suwerenni. Mam do pana pytanie jako do byłego ministra kultury. Trwa rok sienkiewiczowski, więc nasze radio postanowiło go uczcić wielkim słuchowiskiem Krzyżacy. Mhm. Pierwszorzędna obsada Dziędziel, Cielecka, Chyra. To dobry wybór, Krzyżacy? No, znakomity, bo nie tylko z uwagi na pamięć o tym wielkim pisarzu, no, który wszedł do kultury europejskiej, który ma taką wielką moc obrazu, że rozpalał nie jeden projekt filmowy, ale ja zwrócę uwagę na coś innego, to znaczy na nadzieję, że tego typu projekty, jak ten, który będzie realizowany w Opolskim Radio, zachęcą młodych ludzi do czytania książek, bo polityka kulturalna powinna nie tylko chronić tożsamość, kod kulturowy, ale także
zwiększać partycypację w kulturze, w tym czytelnictwo. Jesteśmy narodem. A dlaczego warto dziś czytać Sienkiewicza? Po pierwsze, to jest wspaniała literatura, która łączy wspaniałość postaci, tą dramaturgię, tak? Dramaturgię losu indywidualnego z historią Polski, a w przypadku Quo Vadis także z historią narodzin chrześcijaństwa na naszym kontynencie, a więc historią Europy. To jest kapitalnie pokazany, frapująco pokazany indywidualny los połączony z historią, niezwykle barwnie. Do tego chyba jeszcze cudna polszczyzna. To oczywiste. I ciekawie z punktu widzenia współczesnej sztuki, no bo film przyszedł przecież, film jest sztuką relatywnie nową, a czerpał z Sienkiewicza pełnymi garściami. Dziś Sienkiewicz nie jest czytany przez młodych ludzi, tak jak przez nasze pokolenie, ale kropla drąży skałę i ten proces może być odwrócony, jeśli właśnie w nowatorskich formach, dzięki wspaniałym aktorom i lektorom, młodemu pokoleniu zostanie przypomniana jego wielka powieść, jedna z jego wielkich powieści. Dziś premiera o 17.20. Polecam panu, można Radio Opole słuchać w internecie, a o wrażenia zapytam za kilkanaście dni, bo pan znów niebawem wybiera się do Opola. Będę w Opolu 10 września w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa. Chcę wesprzeć też starania Opolan o wpisanie Wieży Piastowskiej na listę pomników historii, co otwiera możliwość sięgnięcia po międzynarodową ochronę zabytków. Poza tym to jest taki moment, w którym dziedzictwo kulturowe jest pokazywane szerszym kręgom społecznym. To jest okazja do tego, by obywatele poznali lepiej dziedzictwo kulturowe własnej ziemi. I jako ten z ministrów, który przywiązywał ogromną wagę do ochrony zabytków, ja bardzo wydatnie powiększyłem wydatki na ochronę zabytków i mam nadzieję, że one kiedyś w przyszłości wrócą do tego stanu rzeczy, do tego poziomu z 2007 roku. No, uznałem, że nie może mnie w tym momencie zabraknąć. My, Opolanie, bardzo będziemy wdzięczni za podniesienie rangi naszej Wieży Piastowskiej. Dziękuję panu Dziękuję serdecznie. Za rozmowę. Moim gościem był pan Kazimierz Michał Ujazdowski, europoseł PiS z okręgu Dolnośląsko-Opolskiego. Bardzo dziękuję. Dobrych ostatnich dni wakacji. Dziękujemy. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.